Czy odrodzone w 1918 roku państwo polskie musiało być krajem, w którym dobrze żyło się fabrykantom, obszarnikom, w którym panowały ogromne nierówności społeczne, robotnicy cierpieli z powodu wyzysku, a chłopi wegetowali w nędzy? Właściwie pytanie należałoby postawić inaczej: dlaczego? Polska nie była krajem socjalistycznym. Przecież na przełomie roku 1918 i 19, pół miliona ludzi walczyło właśnie o oddolne zarządzanie krajem, zupełnie inny porządek społeczny. O tym jak to wyglądało, dlaczego im się nie udało, opowiemy wam w dzisiejszym odcinku Czerwonej Historii Polski. 5 listopada konstytuuje się Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w Lublinie na wspólne wezwanie Komitetu Centralnego Socjaldemokracji y, Królestwa Polskiego i Litwy oraz PPS Lewicy. Co to za organizacje, Piotrze? Jak długo one działały na ziemiach polskich i dlaczego działały osobno? Y to były organizacje, które sprzeciwiały się polityce Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS-u, który próbował utworzyć rząd ten odgórny, centralny. Natomiast PPS Lewica i sdkp walczyły o rewolucję socjalną, walczyły o tworzenie rad robotniczych. To były organizacje mające na przykład odmienne podejście do tego, czy... Rewolucję należy importować z zewnątrz, z Rosji Radzieckiej, w jaki sposób przenosić wzorce zagraniczne na ziemię polskie. Natomiast zgadzały się co do tego, że potrzebne są jako organ władzy, Rady Delegatów Robotniczych, Rady Delegatów Chłopskich, yy, Żołnierskich. Zresztą... Ja myślę, że w tym miejscu musimy zrobić takie zastrzeżenie, że przenoszenie wzorców zagranicznych na grunt polski to nie do końca jest tak, jak myśmy to dzisiaj byśmy sobie mogli wyobrażać, bo nie zapomnijmy, że Królestwo Polskie, kongresówka, to była część Imperium Rosyjskiego. Robotnicy z tych regionów byli w kontakcie z robotnikami z innych części imperium, oni się wymieniali doświadczeniami, oni należeli do podobnych organizacji, znali swoje programy, znali swoje problemy, zresztą one były bardzo zbliżone. I te kontakty polsko-rosyjskie były rzeczą zupełnie naturalną. I to, że rady, które konstytuowały się w Rosji przez cały rok 1917, były jakimś punktem odniesienia, też było czymś, zdaje się, dosyć oczywistym. Ale dlaczego część organizacji polskiego ruchu socjalistycznego w którymś momencie uznało, że to jest niewłaściwy kierunek? Y Konflikt trwał w zasadzie od początku, ponieważ PPS uważał rady jedynie za organ doradczy, natomiast późniejsi komuniści domagali się, żeby te rady zastąpiły właśnie odgórny rząd. Często w wielu ośrodkach funkcjonowały konkurencyjne wobec siebie rady PPS-owskie i tak zwane komunistyczne, czyli te tworzone przez SDKP i i PPS Lewica, na przykład na początku w Warszawie, na przykład również w Łodzi, w wielu innych ośrodkach te rady między sobą konkurowały. Dobrze. Zacznijmy jednak od samego początku, od pierwszej rady, bo ona funkcjonowała, to też może być trochę zaskakujące, nie w takim ośrodku przemysłowym jak Łódź czy Zagłębie, ale w Lublinie. Pierwsza się ukonstytuowała rada delegatów robotniczych i żołnierskich. I też bardzo ważna rzecz, o której się dzisiaj nie mówi, to właśnie ta Rada jako pierwsza ogłosiła 8-godzinny dzień pracy we wszystkich fabrykach na terenie Lublina. Ogłosiła również, starała się o program robót publicznych, żeby zaangażować ogromną rzeszę bezrobotnych w Lublinie. Ona również zdecydowała o tym, że w każdej fabryce mają powstać komitety, które będą. Strzedz procesu produkcji, organizacji, rentowności, pilnować tego, żeby fabrykanci nie zastosowali lokautu tak, wobec zbuntowanych robotników, a w razie porzucenia zakładu po prostu przejmowały y, takie, y, taką fabrykę na własność, żeby produkcję kontynuować. I y Wydaje mi się, że to trzeba bardzo mocno zaakcentować, że gdyby nie działanie takich organizacji, to nie mielibyśmy rządu Daszyńskiego, który lewica w Polsce w ostatnich latach całkiem z powodzeniem przypominał, konstytuował się 7 listopada i wystąpił z bardzo postępowym programem społecznym. Ale czy ten program by był, gdyby nie oddolny ruch robotniczy pod czerwonego sztandaru, patrzący z zainteresowaniem na Rosję? Raczej nie. W dużej mierze dlatego w Lublinie powstała ta pierwsza rada robotnicza, że... Lublin był w mniejszym stopniu zniszczony niż inne tereny dawnego Królestwa Polskiego, Kongresówki. Również tam w dużej mierze napływali robotnicy, którzy podczas wojny przebywali na terenach rosyjskich, przynosząc ze sobą doświadczenia. Zresztą polskie organizacje rewolucyjne istniały już po rewolucji lutowej w Rosji, również tam, tam na miejscu, współpracując z partiami rosyjskimi. Też bardzo ważne jest to, że Rada Lubelska była tą, która nawiązała kontakty z ruchem chłopskim. Tam powstawały również rady chłopskie domagające się reformy rolnej, czyli postulat reformy rolnej pojawiający się w retoryce rządu Daszyńskiego i późniejszych, to również jest efekt presji ze strony ruchu ludowego. A teraz spójrzmy na te główne ośrodki, które się najbardziej nam kojarzą z rewolucją. Co wtedy, kiedy w Lublinie toczy się walka o dominację w Radzie między frakcją komunistyczną, między PPS-em frakcją rewolucyjną nie wierzcie, nazwie to nie była już organizacja rewolucyjna w tym czasie co się dzieje w tym czasie właśnie w Warszawie? W Warszawie Warszawska Rada Delegatów Robotniczych powstała w listopadzie 1918 roku 11 listopada się konstytuowała, przy czym przez dłuższy czas działały dwie rady właśnie, jedna związana z PPS Frakcja Rewolucyjna, druga z, powiązana z ruchem komunistycznym, wspierana też przez żydowskie partie Socjalistyczne. W grudniu doszło, podjęto decyzję, żeby te rady zjednoczyć, przeprowadzić wybory do, do rad. Wybory w grudniu odbywały się dzielnicami, swoich przedstawicieli wybierały też poszczególne cechy zawodowe, również bezrobotni. Co istotne, po raz pierwszy w tych radach pojawiły się kobiety delegatki. Było ich niewiele, natomiast reprezentowały te bardziej sfeminizowane zawody, między innymi związki zawodowe krawcowych. 诶。Eh Ta rada liczyła już ponad 700 delegatów i siły w niej rozkładały się mniej więcej równo, to znaczy żadna ze stron nie mogła jej zdominować. Zarówno komuniści, jak i PPS, frakcja rewolucyjna nie miały większości. Również duże znaczenie miały partie żydowskie, poalei syjon, czyli lewicowi syjoniści, bunt, czyli lewicowi socjaliści żydowscy i mniejsza partia Ferajnikte. Próbowali też te rady przyjmować endecy, próbując wysunąć do nich swoich delegatów jako delegatów niezależnych czy też delegatów polskiego związku zawodowego. Jednak wybory grudniowe w Warszawie pokazały, że endecy w ogóle nie cieszą się zaufaniem wśród warszawskich robotników. Inny epizod niezmiernie inspirujący dla współczesnej lewicy to historia Czerwonego Zagłębia Dombrowskiego. Zagłębie, w odróżnieniu od zakładów czy, łódzkich, było czynne przez cały czas I wojny światowej. Po prostu walczącym, walczącym stronom były potrzebne te zasoby. Produkowane w tamtejszych hutach, fabrykach. I kiedy na początku listopada zaczynają się z tego terenu wycofywać wojska austriackie, wówczas, wówczas robotnicy po prostu ich rozbrajają. I dzięki temu, że są w stanie stworzyć własną milicję, Czerwoną Gwardię znowu nazwa taka sama jak w Rewolucyjnej Rosji to 8 listopada. Nie tylko zatrzymują produkcję w zakładach przemysłowych Zagłębia, ale również ogłaszają wybory do rad robotniczych i 10 listopada pod hasłem Niech żyje socjalizm, niech żyje dyktatura proletariatu, w ogóle składają gratulacje proletariatowi rosyjskiemu, jako uznają symbolicznie tamtejszy rząd komisarzy ludowych. W, w zagłębiu Dąbrowskim siła uzbrojonego proletariatu była tak wielka, że w którymś momencie władze tamtejsze, fabrykanci, zostali zmuszeni w ogóle do opłacania z własnej kieszeni tej czerwonej gwardii i milicji robotniczej, która stanowiła siłę walczących robotników. Ale jednak ruch Rad został pokonany w ostatecznym rozrachunku. I tutaj znowu mamy przykrą rolę polskiej Partii Socjalistycznej, niestety. Niestety tak, cały czas kierownictwo PPS-u na początku dążyło do tego, aby rady poparły rząd Daszyńskiego, później rząd Moraczewskiego. To stanowisko nieco poszło na lewo w momencie, kiedy rządy lewicowe upadły, zostały zastąpione przez rządy popierane przez prawicę. Natomiast. Wciąż delegaci wysuwani przez PPS, frakcja rewolucyjna, dążyli do tego, aby Rady były jedynie organem zawodowym, aby one organizowały sprawy poszczególnych sekcji zawodowych, organizowały pomoc dla rodzin robotniczych, dla bezrobotnych, ale nie brały się zarządzenia, nie uznawały się za organ władzy państwowej. Też wycofanie w pewnym momencie swoich delegatów przez PPS Frakcja Rewolucyjna z Rad Robotniczych, no, między innymi w Zagłębiu, gdzie też te rady działały wspólnie, było hasłem do rozprawy siłowej z tymi radami. Wojsko, policja przystąpiły do aresztowania działaczy robotniczych. Czerwona Gwardia musiała się w pewnym momencie rozwiązać, ponieważ no, Mimo tego, że było to co najmniej 300 uzbrojonych ludzi, jednak groziła. Czerwonemu Zagłębiu wojskowa wyprawa karna przeciwko Polakom. Po prostu robotnikom. pacyfikacja, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Polaków przeciwko Polakom. Tak? tak, do połowy 1919 roku niestety rady zostały rozbite. Z jednej strony ze względu na politykę PPS-frakcja rewolucyjna, no z drugiej również błędy popełnione przez stronę komunistyczną, która też nie potrafiła wypracować spójnego stanowiska. I też no, musimy wziąć pod uwagę, że te rady reprezentowały klasę robotniczą, która jednak w Polsce odradzające się nie stanowiła dominującej siły. Przemysł był zniszczony, społeczeństwo było bardzo zubożałe. Niestety nie udało się stworzyć szerzej rad żołnierskich, rad chłopskich, które mogłyby mieć duży wpływ na ustrój państwa. Czy myślę, że też musimy zauważyć, że wszystkie praktycznie przypadki, o których tutaj opowiedzieliśmy, działy się na terenie byłej kongresówki I jeżeli spojrzelibyśmy na pozostałe zabory, pozostałe ziemie pozaborcze, to okaże się, że jeśli w Galicji, jeśli w dawnym Wielkim Księstwie Poznańskim też powstawały organy na kształt rad, to nie były to rady robotnicze. Tam robotnicy byli może kilkunastoprocentową mniejszością, jeśli się spojrzy na skład klasowy tych podmiotów. I dlatego no, trudno sobie wyobrazić, żeby w 1918-19 roku władza w Polsce przeszła właśnie w ręce najbardziej świadomych projektorów. Mimo wszystko, ale nie wiem, czy ty lubisz alternatywną historię. Ja niekoniecznie. A mimo wszystko spróbujmy sobie wyobrazić, co by było, gdyby jednak rewolucja w Polsce poszła jeszcze krok dalej. No z pewnością byłoby to państwo sprawiedliwsze od tego, jaka była druga rzecz pospolita. Na pewno przeprowadzono by reformę rolną, którą chłopom obiecywano. W zasadzie przez cały okres II Rzeczpospolitej nigdy nie, nie wykonano do końca. Yy, mielibyśmy z pewnością samorządy pracownicze, bo yy, organizowanie yy, rad w poszczególnych regionach yy, to nie był koniec tego procesu. W 1919 roku miał się odbyć Ogólnopolski Kongres Rad Robotniczych. Yy, z pewnością był, byłaby to jakaś forma właśnie socjalizmu robotniczego, socjalizmu samorządowego, więc tutaj mówienie, że w Polsce przeniesiono by żywcem te wzory z Rosji radzieckiej, jest oczywiście. Powtórzono by te same błędy propagandowym, z Rosji radzieckiej, to... propagandowym stwierdzeniem, ponieważ no, sytuacja w Polsce była zupełnie inna, i uwarunkowania społeczne były. Zupełnie inne. Zresztą można by się zastanowić, jak by wyglądała sytuacja Rosji Radzieckiej, gdyby również w innych krajach ruch Rad Robotniczych chłopskich zwyciężył. A to jednak niestety tylko spekulacje, a my w następnym odcinku wrócimy do tego, co się wydarzyło naprawdę, jak dalej toczyła się ludowa historia Polski i czego nam o tej historii dzisiaj media. I historycy głównego nurtu nie mówią. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy.